Witam was, jestem Bartek. Zapraszam na recenzję Sony Xperia XZ1 Compact. Standardowo na sam początek zaczynamy od wyglądu, a także wykonania urządzenia. Po raz kolejny otrzymaliśmy prawie to samo, czyli bardzo podobny, schematyczny wygląd, bez powiewu jakiejkolwiek świeżości, tak więc jeśli chodzi o wygląd tego smartfona, po prostu jest tutaj potężna nuda. Natomiast muszę na pewno pochwalić wykonanie tego smartfona, ponieważ jest ono dużo lepsze niż to było przy okazji poprzednika, czyli modelu X-Compact. Jeśli pamiętacie moją recenzję modelu X-Compact, tam się przyczepi Dość mocno do zastosowanego plastiku, ponieważ było to tworzywo świecące, które się bardzo łatwo brudziło i również niesamowicie łatwo się rysowało. W tym roku jest naprawdę dużo lepiej. Oczywiście również model XZ1 Compact jest wykonany w głównej mierze z plastiku, natomiast jest to tworzywo świetne, matowe, bardzo przyjemne w dotyku. Nie powinno się ono również przesadnie brudzić, choć zauważam na wersji różowej, że pewne takie smugi, ociski palców rzeczywiście mogą tutaj powstawać. Natomiast jest to wszystko bardzo łatwo usunąć, i nawet po całym dniu intensywnego użytkowania nadal ten smartfon wygląda bardzo estetycznie. Również to tworzywo sztuczne zachodzi na ramkę tego smartfona po lewej, a także po prawej stronie. Bardzo mi się również spodobało to, że ten materiał nie zbiera mikrozarysowań, ale jeśli mniej uważnie będziemy się obchodzić z naszym smartfonem, wtedy głębsze zarysowania myślę, że mogą tutaj powstać. Również ważna istota informacja jest taka, że obiektyw aparatu nie wystaje ponad tylną część obudowy. Warto również wspomnieć o tym, że mamy tutaj zastosowane dwie wstawki z aluminium. Pierwsza jest umieszczona na górnej krawędzi, natomiast druga jest umieszczona na dolnej krawędzi. One, choć trochę jednak takiego polotu do tego designu wprowadzają, ponieważ na rantach mają bardzo ładne fazowania. Natomiast przy normalnym, zaznaczam normalnym użytkowaniu, niestety na tych fazowaniach mogą powstać dość nieładne odpryski. Tak więc one nie są do końca odporne na intensywne użytkowanie. Również co muszę zaliczyć na ogromną pochwałę to spasowanie przycisków funkcyjnych, zarówno przycisk odgłośności, przycisk power, a także spust migawki aparatu są w obudowie umieszczone bardzo dobrze. Mają również dobrze wyczuwalny skok. No i również ogromny plus jest taki, że rzeczywiście mamy ten fizyczny spust migawki aparatu. Omówmy teraz takie krótkie, podstawowe fakty na temat wykonania XZ1 Compact. Mamy tutaj wagę tego smartfona wynoszącą 140 gramów, no i grubość, czyli 9,3 mm. Przyznaję, że modele Compact zawsze należały do tych grubszych, ponieważ w mniejszej obudowie, oczywiście, trzeba zmieścić flagową specyfikację, no i ta grubość jest tutaj rzeczywiście odczuwalna. Natomiast dzięki temu wydaje mi się, że urządzenie naprawdę świetnie leży w dłoni. No i również za sprawą ekranu 4,6. Cala. Jest to model, jak sama nazwa oczywiście wskazuje, niezwykle kompaktowy, tak więc obsługa przy pomocy jednej dłoni jak najbardziej wchodzi tutaj w grę. Kolejna bardzo fajna sprawa jest taka, że model ten ma normę odporności IP68, tak więc X1 Compact możemy umieścić w wodzie do głębokości 1,5 metra do 30 minut. Jeśli chodzi o przednią część tego smartfona, znajdujemy tutaj taflę szkła Gorilla Glass 5. generacji. Na plus na pewno to, że w lewym górnym rogu mamy umieszczoną diodoletę do sygnalizowania powiadomień. Ona jest bardzo jasna i jak najbardziej spełnia swoje zadanie. Również z przodu znajdujemy dwie maskownice głośników, tak więc urządzenie to jest wyposażone również w głośniki stereo. Na koniec omawiania wyglądu, a także wykonania takie moje przemyślenia. Gdyby Sony wpakowało tutaj ekran, który ma niewielki, Wielkie ramki. Urządzenie to wyglądałoby naprawdę fajnie i nowocześnie. Natomiast bez tego otrzymaliśmy bardzo schematyczny, bardzo podobny wygląd. No i tak naprawdę bardzo mocno wieje tutaj nudą. Ale stanowczo muszę stwierdzić, to, że model XZ1 Compact jest wykonany o niebo lepiej od modelu X Compact. I tutaj ze spasowania obudowy byłem jak najbardziej zadowolony. Na pokładzie Xpery XZ1 Compact oczywiście nie mogło zabraknąć skanera linii papilarnej. Są umieszczone w przycisku Power na prawej krawędzi. Zaczynamy od lokalizacji skanera, ponieważ mam tutaj identyczne przemyślenia, jakie miałem na przykład przy okazji modelu XZ1. To rozwiązanie jest bardzo wygodne dla osób praworęcznych, ponieważ tutaj na przycisku Power zawsze ląduje nam kciuk i możemy bardzo szybko nasze urządzenie odblokować. Natomiast jeśli jesteśmy osobami leworęcznymi, tutaj już do tego przycisku do skanera musimy sięgać naszym palcem wskazującym i to nie do końca dla każdego będzie... Będzie wygodne. Natomiast samo działanie skanera jest absolutnie genialne. Zwróćcie uwagę, naciskam przycisk, palec przykładam, no to się dosłownie dzieje natychmiast. Nie ma błędów odczytu, możemy również palec pod dowolnym kątem przykładać, tak więc samo działanie zasługuje na ogromną pochwałę. Natomiast zauważyłem tutaj tylko jedną wadę, kiedy mamy palec zabrudzony, kiedy nasz palec jest na przykład w wodzie, wtedy skaner nie chce z nami współpracować. Przechodzimy do omówienia ekranu. Na pokładzie Xperia XZ1 Compact znajdujemy ekran 4,6 cala. Jest to parametr, który sprawia, że ten smartfon jest bardzo kompaktowy i możliwy, jak mówiłem, do obsługi przy pomocy jednej dłoni. Rozdzielczość HD 1280x720 pikseli, zagęszczenie 319 pikseli na cal. Nie zabrakło również technologii Triluminos, a także X-Reality, a sam ekran pokrywa lekko ponad 70% przedniej części tego smartfona. Sama rozdzielczość HD wystarcza w zupełności na takiej przekątnej. Jest to zagęszczenie, które pozwala nam na to, że wszystkie czcionki, wszystkie elementy interfejsu, nawet te najmniejsze, są naprawdę dobrze odzorowane, są bardzo ostre, tak więc pod względem ostrości odzorowania obrazu żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. Odzorowanie kolorów również stoi na bardzo wysokim poziomie, co mi się bardzo spodobało. To to, że mamy świetne poziomy jasności, tak więc nawet przy mocnym nasłonecznieniu ekran jest nadal dla nas dobrze widocznym. Kolory również są dość nasycone. Mamy także świetne kąty widzenia. Również jeśli pamiętacie moją recenzję Xperi XZ1, tam przyczepiłem się do tego, że domyślne ustawienie kolorów było nastawione na ciepłą temperaturę barwową, przez co biel wydawała się pożółkła. Tutaj na szczęście tego problemu nie ma, ponieważ domyślne ustawienie kolorów jest takie naturalne i takie zrównoważone czyli ani te kolory nie są za ciepłe, ani te kolory nie są za zimne. W ustawieniach systemowych znajdujemy również jeszcze kilka przydatnych ustawień dla naszego wyświetlacza. Zaczynamy oczywiście od tego, że możemy sobie ustawić poziom jasności, możemy włączyć automatyczną jasność. Mamy także inteligentne sterowanie podświetleniem. To jest o tyle fajne, że kiedy tą opcję mamy uruchomioną i patrzymy się na wyświetlacz, on nam się po prostu nie wygasi. Kolejne ustawienia dotyczą jakości. Możemy zmienić sobie gamę kolorów, a także kontrast. Mamy tryb profesjonalny, standardowy, a także tryb super żywych kolorów. Kolejna bardzo fajna sprawa jest taka, że możemy manualnie wyregulować sobie balans bieli. Od lat mi się to bardzo podoba w urządzeniach Sony. Mamy także ulepszenie obrazu wideo. Możemy to włączyć albo wyłączyć. Kolejne ustawienia dotyczą już interfejsu. Możemy sobie zmienić rozmiar czcionki. Możemy również zmienić sobie skalowanie interfejsu. W Xperia XZ1 Compact wbudowano baterię 2700 mAh. Kwestia samych wyników. Muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo optymistycznie. Przy moim wymagającym użytkowaniu urządzenie wytrzymało mi zazwyczaj około doby, natomiast wydaje mi się, że przy mniej wymagającym użytkowaniu ten smartfon powinien spokojnie wytrzymać nawet 2 dni na jednym ładowaniu. Wyniki podświetlonego ekranu również prezentują się całkiem nieźle, 4 godziny jeśli chodzi o sieć LT do lekko ponad 4 godzin, natomiast na sieci Wi-Fi spokojnie wykręcimy wynik około 6 godzin na podświetlonym ekranie. To naprawdę prezentuje się nieźle. Kwestia również ładowania. Baterie ładujemy sobie poprzez łącze USB-C, Natomiast warto wspomnieć o tym, że urządzenie to również wspiera szybkie ładowanie od Qualcomm, czyli Quick Charge 3.0. W ustawieniach baterii znajdujemy również dwa tryby oszczędzania energii. Zaczynamy od trybu Stamina, który delikatnie ogranicza wydajność urządzenia, a także pewne funkcje, aby zaoszczędzić energię. Również autostart tego trybu możemy sobie włączyć przy minimalnie 15% naładowania baterii, a potem zwróćcie uwagę, że możemy to sobie zwiększać 105%. Ten tryb może być również uruchomiony zawsze. Kolejny tryb jest to tryb Ultrastamina, który ogranicza maksymalnie funkcje naszego smartfona do tych podstawowych. Jak w telefon, kontakty, wiadomości itd., itd., aby maksymalnie oszczędzać energię. Co mi się również bardzo spodobało, to to, że mamy tutaj taką funkcję jak ochrona baterii. Urządzenie niejako się uczy takiego stylu naszego ładowania, przez co w nocy, to jest akurat najprostszy przykład, w nocy doładowuje się do 90%, a na krótko przed naszym budzikiem osiąga 100%, dzięki czemu żywotność naszej baterii będzie wydłużona. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od specyfikacji smartfona. Na pokładzie tego modelu znajdujemy Snapdragon 835. Mamy także 4GB pamięci RAM, Adreno 540, jeśli chodzi o układ graficzny. Mamy także 32GB pamięci wbudowanej UFS. Jest to szybka pamięć z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 256GB. Nie zabrakło również NFC, Bluetooth 5.0, niestety brakuje radia FM, natomiast na ogromny plus to. To, że na start mamy Androida 8.0 Oreo. Wydajność w tym urządzeniu stoi na bardzo wysokim poziomie. Sam system interfejs działa absolutnie genialnie, szybko uruchamiamy aplikacje możemy się również bardzo szybko pomiędzy otwartymi aplikacjami przełączać. Po prostu urządzenie działa idealnie, nigdy nie zwalnia, zawsze animacje są odzorowane świetnie. Oczywiście, udział w tym, że mamy to wrażenie szybkości, ma także to, że animacje systemowe w nakładce Sony są delikatnie przyspieszone. Natomiast, tak czy siak, urządzenie działa świetnie. Kwestia wydajności w grach, uruchomiłem sobie Asfalta 8. Gra również działała świetnie, detale były dobrze odzorowane, wszystkie animacje, nie było gubienia klatek. Także co jest bardzo istotne, to to, że nawet po dłuższym czasie grania na tym urządzeniu, Xperia XZ1 Compact się jakoś przesadnie nie nagrzała. Nakładka systemowa, jeśli chodzi o swoje funkcje, wygląd, możliwości, to jest dokładnie to samo, co było przy okazji modelu XZ1. Z nowości znajdujemy tutaj na pewno aplikację Creator 3D, która służy do skanowania twarzy, skanowania głowy, jedzenia przykładowego kształtu w bardzo dobrej jakości. To potem możemy sobie na przykład przeznaczyć do drukowania 3D. Natomiast chwilę się zastanówmy, ilu użytkowników tak naprawdę z tego skorzysta? Myślę, że będzie ich niewielu. Natomiast fajnie, że Sony eksperymentuje i tego typu ciekawe funkcje nam tutaj dodaje. Sama nakładka ma również bardzo mnogie możliwości personalizacji. Możemy sobie oczywiście zmienić tapetę, motyw jeśli chodzi o wygląd systemu. Także możemy zmieniać sobie animacje jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy ekranami domowymi. Także mamy możliwość zmiany siatki ikon. W ustawieniach bardzo mi się spodobało to, że nakładka Sony obsługuje wszystkie paczki ikon jakie znajdujemy w sklepie Play. Natomiast cała reszta, jeśli chodzi o wygląd szuflady aplikacji, jeśli chodzi o wygląd belki powiadomień, jeśli chodzi o wygląd ustawień, to jest kropka w kropkę. To samo, co było przy okazji Xperi XZ1. Ostatnia ciekawa funkcja, o której warto wspomnieć, to na pewno zakładka Asystent. Tutaj mamy taką opcję jak Xperi Actions. To jest o tyle fajne, że w zależności od tego, co robimy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o dojazd, jeśli chodzi o daną godzinę, możemy sobie przypisać różne akcje do naszego urządzenia. Przechodzimy do omówienia aparatu. Na pokładzie Sony Xperia XZ1 Compact znajdziemy ten sam aparat, który mamy w Xperia XZ1, czyli 19 megapikseli, jasność F2.0. Wspiera on elektroniczną stabilizację obrazu. Nie zabrakło również laserowego autofokusa wraz z detekcją fazy. Nagrywanie filmów maksymalnie 4K przy 30 klatkach na sekundę. Mamy także tryb super slow motion. To jest o tyle fajne, że możemy sobie nagrywać krótkie takie filmy, w zasadzie filmiki w 900. 60 klatkach na sekundę. Tak jak często podkreślam przy okazji XZ1, przy okazji XZ Premium, to to, że efekt slow motion w takim klatkarzu jest absolutnie genialny, to wygląda świetnie. Natomiast jakość 720p i biorąc pod uwagę, zwróćcie uwagę, jaki krop tutaj mamy, przechodzimy do tego trybu slow motion i zwróćcie uwagę, jak bardzo nam kadr się zawęża. Niestety jakość tego, tych materiałów w 720p jest mizerna, często mamy szumy, często mamy ziarno. To po prostu nie wygląda dobrze. Natomiast jak podkreślam, sam efekt klatkarzu jest absolutnie genialny. Przedni aparat jest to 8 megapikseli o jasności f2.4. Tutaj ważna informacja jest taka, że przedni aparat wspiera po pierwsze elektroniczną stabilizację obrazu, a po drugie mamy szeroki kąt. Mamy dwa tryby, możemy robić sobie zwykłe takie wąskie zdjęcie typu selfie. Natomiast również mamy szeroki kąt, który ma 120 stopni, tak więc możemy robić zdjęcia w bardzo fajnym trybie też w większej grupie osób same selfieki pomimo tutaj, o zwróćcie uwagę też urządzenie wykryło już mi tutaj rękę, też to jest jak najbardziej fajna funkcja, sama jakość fotek z przedniego aparatu pomimo jasności f2.4 według mnie jest naprawdę jak najbardziej spoko no i teraz trochę popastwię się nad jakością zdjęć, jest to urządzenie z flagową specyfikacją, z flagowym aparatem no i szczerze Wam powiem, że znacząco odbiega jakość zdjęć od topowych flagowców jak S8 czy HTC U11. Nie wiem czemu Sony po raz kolejny daje nam jasność. F2.0 powinniśmy otrzymać przynajmniej F1.7, jakieś fajne efekty do rozmywania, dodatkowo obiektyw, natomiast ciągle mamy to samo i czuję, że ciągle to samo jest. Trochę odświeżane, ale trochę też nieudolnie. Automatyka często przepala niebo, często fotki. Są za jasne a powinny być ciemniejsze, przez co musimy manualnie jasność regulować. Oczywiście, przy świetle dziennym, przy dobrym oświetleniu, fotki wychodzą bardzo ładne, ale po zmroku już jest w ogóle słabo. To jest w ogóle inna kategoria, ponieważ mamy tam dziwne flary przy czystym obiektywie, zaznaczam. No i również ta jakość zdjęć, szczegółowość zdjęć po zmroku jest według mnie bardzo słaba. Kolejna kwestia jest taka, że mamy tutaj laserowy autofokus, a on ostrzy tak, no powiedzmy, całkiem szybko, ale nie do końca szybko. Dodatkowo, jeśli włączymy na przykład śledzenie obiektów, wtedy już ten autofokus w ogóle sobie nie do końca dobrze radzi, jeśli chodzi o na przykład ostrzenie makro. Tak więc ogólnie ujmując, jak to zwykle bywa dla Xperia, mam trochę mieszane uczucia co do aparatu, natomiast ciągle trzymam kciuki, że Sony nas czymś zaskoczy, i mam nadzieję, że to już będzie w najbliższym czasie czasie, że dostaniemy naprawdę świetny aparat. Tego rzecza Sony, ale jeśli chodzi o to, to naprawdę inne flagowce wypadają dużo lepiej. To by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję Sony Xperia XZ1 Compact. Generalnie to urządzenie ma wady, jak się dowiedzieliście. Według mnie wygląd powinien być w końcu odświeżony, powinien być trochę poprawiony aparat. Natomiast biorąc pod uwagę to, że są osoby, które potrzebują ultra wydajnego, ale przy tym kompaktowego urządzenia, wtedy ten model jest absolutnie bezkonkurencyjny. Jeśli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam. Pozdrawiam Was na razie.